Lotto Energy Triathlon Bełchatów 2019. Stara moja, dobrze znajoma trasa. W sumie za pół godziny zamykamy biuro zawodów i zamykamy strefę serwisową. Ale tak sobie myślę, że to jest dobry moment, żeby tutaj z tej Petrójki ulepić jakiś rowerek na jutro. Na razie Petrójka ma, nie ma pedałów, ale to nie jest duży problem, co się tu założymy. Ma jakieś chińskie koła karbonowe na stożku, które wyglądają na nowatekach całkiem zacnie, ale chyba też tam zrobimy jakiś mały change. No, bidon będzie musiał zostać w tym miejscu, bo nie ma bidonu na lemontkę, nie chce mi się go już zakładać. Tutaj sobie może założymy komputer. Raz w życiu będę wiedział, ile jadę, w przeciwieństwie do zeszłorocznego Bełchatowa, kiedy utonął, zalał się wodą mój Polar i jechałem sobie krajoznawczo. Także tak wygląda ta maszyna na razie. To co fajne, to sprawdziłem, ma naładowaną baterię. Jeżeli się zastanawiacie, jak w D2 sprawdzić, czy bateria jest naładowana, to tutaj jest taki mały wskaźniczek i jak naciśniemy jeden guzik, którykolwiek do zmiany przełożeń, to tu dioda albo się zapali, albo zamruga na zielono, albo zapali się na czerwono i to pokazuje, ile jest prądu w baterii. Jak jest zielone, to jest ok, można liczyć na to, że jutro będzie jeżdżone. No długo się zeszło, bo pół godziny i na razie udało się ogarnąć tyle, że kierownica jest przesunięta bliżej, plus ma podniesione tutaj w górę wąsy. Wyjechał komputerek, wyjechały pedały z pomiarem mocy. Siodełko jest troszeczkę do przodu, ma minimalnie obniżony nosek. Chciałem, tu wjechał power z tego roweru, ale power ma karbonowe pręty grube i nie weszły na mocowanie. Także jeszcze wrzucimy tutaj jakieś koła i ta czynia na jutro będzie gotowa. I tak oto kończy się budowanie na szybko maszyny na jutro. Wjechało śmigło, był plan na stożek Bontrager, ale został w firmie. Teraz wjechał dysk, także polecimy na zestawie z przodu śmigło, z tyłu dysk. Tak oto kończy się przygotowanie do Bełchatowa 2019. Rowerek zrobiony, wjechała naklejeczka, także będziemy się jutro ścigali, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Do zobaczenia na trasie.